Punkt zwrotny. Tu Michał Kuźmiński, to jest podcast powszechny. Na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem, zaprasza Katarzyna Kubisiowska. Mam mało czasu, po prostu może nie wydarzyć się już nic ekstra. Po prostu trzeba ćpać szczęście z tego wszystkiego, co jest dostępne. Czyli z bycia z bliskimi, z jedzenia, z seksu, z wina. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Dzień dobry, z Krakowa, ze swojego mieszkania na Starym Podgórzu, Katarzyna Kubisiowska. Dzisiaj będę rozmawiać z kimś, kto urodził się na północy Polski, mieszka w Polsce centralnej, a obecnie przebywa w Polsce południowej. Czyli z kim będę rozmawiać, proszę pani? Będziesz rozmawiać z Dorotą Masłowską, która aktualnie przebywa w Zakopanem, w bardzo dziwnym pokoju hotelowym, urządzanym w stylu zakopiański, łamany na Burberry. Tak bym to w skrócie nazwała. Dzisiaj, Dorota, będziemy rozmawiać o punktach zwrotnych w twoim życiu. I pierwszy punkt zwrotny, który przychodzi ci do głowy, to jest jaka sytuacja? Oczywiście pierwszy, główny i najbardziej spektakularny, i taki, który nie miał sobie równych, no to mój słynny debiut. Ale opowiadałam o nim już tyle razy, że wydaje mi się, że każde dziecko o tym wie. Chociaż może jest w tym jakaś megalomania. Że uważam, że Polacy znają tę historię, ale naprawdę, opowiedziałam ją wiele razy. Mm-hmm. Powiedziałam ją setki razy. Aha, to ja powiem po swojemu troszeczkę. Przez chwilę cię zastąpię, bo Dorota napisała Wojnę polsko-ruską, kiedy miała 19 lat, w okolicach matury, i po jej wydaniu nastąpił krytyczno-narodowy szał. Tak, szał, dobre przyjęcie, wielka kariera. Ale ja do tego wrócę za chwilę, natomiast wydaje mi się, że do 19 roku życia, zanim Wojna polsko-ruska została wydrukowana, to jakiś punkt zwrotny zdarzył się w twoim życiu. Śmiem przypuszczać, czy... No tak, ale ten był tak po prostu spektakularny, że bardzo trudno mi z jego kontekstu wracać do pierwszej komunii, czy pierwszych wakacji za granicą. Myślę sobie jeszcze o tym, że po prostu moje życie było monolitem do tego czasu i myślę, że przebiegało w sposób nisko zakłócony i bardzo mało miasteczkowo monotonny. Pochodzę właśnie z małego miasta, z takiej, myślę, że bardzo przewidywalnej i nieekscentrycznej rodziny. I w moim życiu naprawdę niewiele się wydarzyło. Myślę, że ono było dość mało kolorowe, no ale nie z perspektywy czasu myślę sobie, że nie było też w żaden sposób złe i że nie mogę na nie jakoś specjalnie narzekać. Po prostu nie było ferium barw, nie było instagramowalne. Było takim zwykłym życiem po prostu. Jedyne, co było w nim ciekawego, to, że jakoś od początku po prostu marzyłam o tym pisaniu i próbowałam tę swoją jakoś niezbyt spektakularną rzeczywistość zamienić na literaturę, co nie było łatwe, ale w końcu się udało. No i kiedy to się udało, to naprawdę był... to naprawdę było boom, wybuch, który przeniósł mnie daleko od tego mojego życia, daleko geograficznie też od mojego miejsca zamieszkania, i wylądowałam w Warszawie i w zupełnie innym środowisku. I myślę, że to już... No w ogóle teraz mi się wydaje bardzo niezwykłe i
I w ogóle niesamowite, że taki zwrot akcji może nastąpić. Taki mało statystyczny, mało realny z punktu widzenia statystyki. Że może się tak w życiu przydarzyć. Tak, i myślę, że bardzo takie, chyba nie byłaś na to gotowa emocjonalnie. Pisarsko pewnie tak, a nawet na pewno, natomiast emocjonalnie udźwignąć taki sukces to jest ogromne wyzwanie. Mówi się o dźwiganiu klęsk, a rzadko się mówi o dźwiganiu sukcesu, szczególnie w tak młodym wieku, ale do tego za sekundkę dotrzemy, bo mnie jeszcze interesuje ten moment, kiedy ty już wiesz, masz takie wewnętrzne przekonanie, że chcesz pisać. Kiedy to nastąpiło? Miałaś, nie, 10 lat, 7, kiedy nauczyłaś się pisać, kiedy przeczytałaś jakąś ważną książkę, kiedy spotkałaś pisarza, który przyjechał na spotkanie do Wejherowa i opowiedział o swoim zawodzie w ten sposób, że ty pomyślałaś, o tak, chcę tak właśnie żyć i tak pisać. To było chyba kombo różnych czynników. Myślę sobie, że jest dużo prawdy w tym zdaniu, że zaczęłam pisać, kiedy nauczyłam się pisać, dlatego że od razu odkryłam, że to jest jakaś, że to pisanie to jest jakaś taka przestrzeń, w której mogę być sama, nawet w tym przepełnionym M4, w którym się wychowałam, gdzie było bardzo mało miejsca na taką na bycie osobno. To znaczy, że myśmy byli ciągle po prostu razem i jeżeli ktoś przechodził przez korytarz, to druga osoba musiała wejść do pokoju, żeby ten ktoś mógł przejść. I ogólnie się tam trochę kotłowaliśmy i myślę, że ja się w jakichś takich swoich zajęciach, na przykład w pisaniu, mogłam ukryć i będąc tam fizycznie obecna, mogłam po prostu praktykować siebie i takie jakąś introwersję. I myślę, że to się tak zaczęło. A poza tym to moja rodzina żyła takim życiem bardzo dosłownym i bardzo myślę, że nie uduchowionym, to znaczy praktykowaliśmy duchowość, chodząc czasem do kościoła, ale to była duchowość takiego, no takiego rodzaju fabrycznego i takiego nikt po prostu nie zajmował się sztuką. Mnie, kiedy ja odkryłam dla siebie jakąś tam sztukę, bo też myślę, że tam próbowałam w różnych dziedzinach, to dla mnie to była jakaś taka strefa, gdzie można było być wolnym i można było w ogóle oderwać się od takiego życiowego konkretu i potoczności, i dosłowności i można było się rozmarzyć. I myślę sobie, że nie dotyczy to tylko marzeń o tym, co mogłoby się stać, tylko rozmarzyć w takim sensie, że w ogóle próbować objąć umysłem trochę szersze przestrzenie niż stół, na którym jest obiad. Powiedziałaś o tych innych światach sztuki, które sprawdzałaś, eksplorowałaś. O czym dokładnie mówisz? Bo nie tylko przecież o książkach, literaturze. Pewnie o muzyce. Myślę, że że zawsze bardzo ważna była dla mnie muzyka. Że myślę, że przejawiałam pewien talent plastyczny, który zarzuciłam, ale że rozważałam tę ścieżkę na pewno też. Że po prostu ciągnęło mnie tam, gdzie można było przeżywać życie w sposób niedosłowny i niekonkretny i niefizyczny. No jakieś takie właśnie sfery marzeń pojętych jako oderwanie. No a jeszcze powiedz mi o tej muzyce, jaką wtedy najchętniej słuchałaś do tego, powiedzmy, 19 roku życia, chociaż przypuszczam, że tutaj są też jakieś fazy. Zupełnie co innego się słucha, jak się ma 17 lat, co innego się słucha, jak się ma 14 albo 12, prawda? Ojej, mnie naciągasz na takie po prostu tematy. Ja się w ogóle, chodzi mi po głowie, że ja tak jeszcze w ogóle nie... Że jeszcze czuję się kompletnie bezbronna podczas tych zdalnych wywiadów, bo wiesz, wydaje mi się taka
bardzo była mutna ta sytuacja, że ja sobie siedzę, jestem sama ze sobą i trochę, wiesz, zagłębiam się w siebie, zagłębiam się w swoje myśli, też, wiesz, my się znamy, więc... Więc łatwo o takie poczucie jakiejś intymności i takiej prywatności, a potem po prostu słuchają tego osoby. Słuchają tego obcy ludzie. Wiem, że to jest też takie wrażenie, które mnie zawsze ogarnia, kiedy jestem w radiu i mam te słuchawki na uszach, które tak totalnie wytłumiają i słyszy się w głowie swój własny głos. I to jest to niesamowite wrażenie, że po prostu jest się samemu ze sobą we własnej głowie i tak po prostu bardzo wyraźnie słychać myśli. To jest to wrażenie, które mam teraz. I ja się boję, że ja ulegnę właśnie tej fali. Tej fali ciepła, która mnie... ogarniać. No, ale to jednocześnie powiedziałaś teraz o czymś szalenie istotnym, czyli też o cenie, jaką się zaczyna płacić za to, że jest się osobą rozpoznawalną i że chcemy za ten właśnie ten moment, który nastąpił, kiedy zadebiutowałaś jako autorka Wojny polsko-ruskiej, kiedy zaczyna się mówić, komentować świat w wywiadach i tak dalej, i że zaczyna tutaj ta granica między tym, co intymne, prywatne, a tym, co na sprzedaż, na zewnątrz, zaczyna się tak naginać, prawda? I że to myślę, że to jest pewien skutek uboczny zawodu, który się wykonuje. Myślę sobie, że cena, którą się płaci za to rozszczelnienie, za to, że z osoby prywatnej stajesz się publiczną, chociaż przecież nie jeden z nas o tym marzy. I myślę, że to marzenie jest też w ogóle elementem losu, że jeżeli się o tym marzy i do tego dąży, to jest po prostu w jakiś sposób los. Ale cena za to jest po prostu nie... cena za to ciągle rośnie. Ciągle się zmienia i ciągle rośnie. Jak w agrobiznesie. Po prostu cały czas... fluktuuje. Ale myślę, że jest wysoka. Myślę, że jest trudna do zapłacenia. Myślę, że są osoby, które mają więcej tych pieniędzy, którymi się za to płaci niż ja. Myślę, że są osoby, które też dużo więcej z tego dostają. To znaczy znam osoby, które... Nie mówię na przykład o aktorach, którzy tym żyją i jakby tym wychodzeniem przed ludzi po prostu się karmią i zbierają energię z tego bardziej niż wydatkują. Albo to jest gdzieś tam, jest między tym balans. Ale myślę, że w moim zawodzie, w twoim zawodzie też, są ludzie, którzy potrafią czerpać energię i zadowolenie i satysfakcję z wychodzenia przed ludzi. I mówię o takim fizycznym, scenicznym byciu, ale mówię też o po prostu upublicznianiu się poprzez na przykład upublicznianie swoich myśli w postaci tekstu. Że po prostu im to tyle daje, że łatwiej znoszą te wszystkie wynikające z tego przykrości i trudności. A ja mogę powiedzieć, że o ile już nie... To bycie publiczne nie jest dla mnie żadną traumą, to ciągle nie doszłam do etapu, żeby mnie to karmiło i żeby mnie to wzmacniało i żeby mi to sprawiało rozkosz. Nie wiem, czy kiedykolwiek dotrę do tego etapu. Po prostu jest to dla mnie ciągle w jakiś sposób niepokojące i dziwne i takie... Chociaż wiesz, jakby też myślę sobie, że to są rzeczy, które... zmieniają się z wiekiem, zmieniają się z dojrzałością i trochę się czasami nie nadąża z aktualizacją, bo ja ciągle na przykład myślę o sobie jako o osobie bardzo śmiałej i neurotycznej, a wiesz, jest wiele sytuacji, w których nie jestem ani taka, ani taka i w których jestem wręcz po prostu agresywna, a nie, wiesz, wycofana i nieśmiała, więc
Myślę sobie, że człowiek, że te sytuacje są, że to jest tak silne, takie bycie publiczne to jest coś tak mocnego i że zmienia człowieka zwyczajnie. Każdy po prostu epizod tego powoduje jakieś odkształcenie i zmienia twoje, twoje bycie i twoją energię, i twoją aurę i też no, twoje ustawienia wewnętrzne. A jakbyś miała powiedzieć o tych punktach zwrotnych po wojnie polsko-ruskiej, to co ci przychodzi do głowy? Sposób oczywisty przychodzi mi do głowy urodzenie dziecka, to na pewno, bo to no myślę, że to w ogóle rozdziela życie na dwa życia. Na przed i po. Jak to rozdziela to życie na... Bo nie tylko myślę, że na przed, kiedy się jeszcze nie była matką i po, kiedy się już jest matką, ale w ogóle ono tak rozdziela życie codzienne, że właściwie przez dłuższy czas, przynajmniej na początku, jak dziecko jest takie maleńkie i tak bardzo potrzebuje nas i bez nas matki, ojca, szczególnie matki, sobie nie poradzi, to wtedy jest taki moment, który być może jest bardzo trudny dla ludzi piszących i w ogóle ludzi tworzących, że muszą, kobiet piszących, tworzących, że muszą całkowicie się oddać dziecku i zapomnieć o tym, że są pisarkami, że są muzyczkami, że malują. To schodzi na plan dalszy. Myślę sobie, że to jest taki taka kompletna zmiana. Pod bardzo różnymi względami. Mnie od razu przychodzi do głowy w ogóle samo to fizyczne przeżycie urodzenia człowieka. Bo oczywiście i chodzenie z tym dzieckiem w brzuchu, chodzenie z tym człowiekiem w brzuchu i potem opiekowanie się nim, kiedy jest mały, to są bardzo mocne rzeczy, ale sam ten akt w ogóle wydania go na świat, to wydaje mi się, że to jest skala metafizyki zupełnie nam na co dzień niedostępna. To właściwie jest jakiś taki, no nie powiem nic bardzo odkrywczego, ale pod względem mocy to jest rzewecz po prostu śmierci widzianej z bliska. To jest ta skala i dotyka się czegoś tak niesamowitego, takiej jakiejś tajemnicy, że to zmienia na zawsze i bardzo człowiekiem wstrząsa. A potem wstrząsa człowiekiem to zagarnięcie w ogóle przez czyjeś istnienie. To, że musi się w ogóle, to, że musi w jakiś sposób właśnie umysłowo zniknąć i być ciałem. I po prostu być i znieść to, że jakaś mała istota jest od niego zależna i... I ja już tego tak dobrze nie pamiętam, bo to było jednak bardzo dawno, ale wydaje mi się, że to jest wszystko dosyć niesamowite i na zawsze zmienia. I pamiętam to, pamiętam swoje jakieś takie uniesienie i to wrażenie, że nigdy mi się już nie przytrafi nic równie mocnego i że nigdy, przenigdy nie chciałabym być mężczyzną. Że tak, taki straszny, taki ogarnął mnie żal za wszystkich mężczyzn, że nigdy tego nie dotkną, że nigdy po prostu nie przejdzie człowiek przez ich ciało. Że nawet jeżeli są przy porodzie tak zwanym rodzinnym, to jednak oni są obok, prawda? Tak, tak, tak. I to jest naprawdę uderzające. Ta rola takiego fizycznego portalu dla człowieka jest naprawdę bardzo przejmująca. I wtedy zrobiło mi się ich strasznie żal. No a nie miałaś takiego lęku, jak urodziła się Malina, że czy ja jeszcze będę pisać? Czy ja mam o czym pisać? Mam cały czas ten lęk. Ja mam cały czas ten lęk. Urodzenie się Maliny, mnie się wydaje, że wtedy właśnie zupełnie odwrotnie, że to było dla mnie tak silne metafizyczne przeżycie duchowe, że po prostu rwałam się do pisania, że czułam się, jakby wybuchła we mnie bomba i miałam niesamowitą taką energię twórczą.
Wydaje mi się, że może w ogóle najsilniejszą i najbardziej rozrywającą w życiu właśnie wtedy. No właściwie po urodzeniu Maliny jednocześnie wydajesz kolejną książkę, czyli Pawia Królowej, za którą dostajesz Nikę. Nie miałabym jakoś odwagi tego tutaj eksperymentować z, wiesz, z tłumaczeniem tego, ale wydaje mi się, że to, że moja taka najprostsza intuicja jest taka, że po prostu twórczość, że tworzenie, że dawanie życia i, ta energia wzięła się właśnie z tego wtedy. Ta książka nie jest zbyt, no nie podobała się Bogu. Tak myślę. Nie podobała się Bogu? Tak? Tak, myślę, że nie podobała się Bogu. To znaczy... Dlaczego? Tego tak nie czułam, ale niedawno byłam, miałam jakieś takie wykłady w Stanach i podczas właśnie takiego czytania tej książki, fragmentów tej książki w Bloomington i wiedziałam, że na sali jest Bill Johnston i różne inne znamienite osoby z tamtejszej slawistyki, że jednak byłam przerażona stopniem takiego, jak to nazwać, a przede wszystkim wydałam, że ta książka niesamowicie taka, że ta energia jest taka wulgarna i taka nabuzowana po prostu taką wściekłością i jakimś takim skurwem niesamowitym. I aż po prostu, aż mnie to odrzuciło, w ogóle nie chciało mi się tego słuchać. Ciekawe bardzo. Pamiętam, jak byliśmy razem w Teatrze Starym w Krakowie na premierze Pawia Królowej kilka lat temu i mówiłaś, byłaś w świetnym przedstawieniu, znakomitym. I pamiętam, że powiedziałaś bardzo podobną rzecz, że ojej, ja tyle pisałam brzydkich słów. Tak mnie to jakoś rozczuliło w twoich słowach, ustach autorki brzydkich słów, która siedzi na widowni jako widz i patrzy na swoją znakomicie zainscenizowaną sztukę. No po pierwsze muszę potwierdzić, że sztuka Pawła Świątka jest wybitnie udana i myślę też, że składa się na to wybitna praca czwórki wybitnych aktorów. A po drugie to rzeczywiście, że ja nie jestem osobą wulgarną i nie jestem osobą i wręcz w tej chwili mnie to odraża i mnie to męczy. I stronie i pisząc stronie od tego środka wyrazu, bo wiem, że po prostu on jest jak prąd, no, że to jest drążenie prądem i kiedyś w ogóle nie wahałam się tego robić, tylko po prostu jak osoba, która dostała guziczek i się nim bawi, po prostu cisnęłam, a w tej chwili unoszę się honorem, że chcę jak najmniej tego używać. To znaczy wolałabym ludzi stymulować, czytelników stymulować innymi, bardziej subtelnymi metodami, niż po prostu napieprzać w nich przekleństwami. No ale wtedy miałam 22 lata, no to to myślę sobie, że zupełnie inny moment rozwoju osobistego i twórczego. To bardzo ciekawe, wiesz, co mówisz, bo jako czytelniczka uważna twoich wszystkich książek. Ostatnio po raz kolejny wziąłem do ręki Pawia Królowej i go na nowo przeczytałam, jakieś obszerne fragmenty. I muszę ci powiedzieć, że zupełnie nie mam takich wrażeń, jakie ma autorka. Ja bardzo czytelnie odczytuję konwencję, ten cudzysłów, który w tej książce jest zaznaczony. I to jest bardzo ciekawe właśnie, ta zmiana autora, zmiana w widzeniu własnego pisania, tak radykalna w twoim przypadku. No ale faktem jest to, że ja swoich książek już nie czytam. To znaczy nie mam na to ani ochoty, ani czasu. Jeżeli chodzi o Pawia Królowej, to ostatnim takim dość ciekawym epizodem z nim związanym było, że taki warszawski artysta Paweł Żukowski napisał na swoim balkonie w każdym razie jego projektem było wyeksponowanie w przestrzeni publicznej zdania a ty nie, już nie i jeszcze nie i nigdy nie. Czyli tam fragmentu Pawia Królowej i jakoś ucieszyłam się,
że ta książka, mimo że jest taka stara, to w jakiś sposób ciągle żyje, ciągle jest ożywiana. No i też przez właśnie tę jej teatralność. Ona bardzo, bardzo intensywnie żyła w teatrze, była bardzo dużo wystawiana. No ta silna umowność jest, oczywiście dla teatru musi być bardzo pociągająca, silna umowność Pawia Królowej. Ale wiesz co, popatrz, zaczęłyśmy mówić o Pawiu Królowej, a ja jeszcze chciałam wrócić jedno dopowiedzenie do punktu zwrotnego, jakim stało się w twoim życiu, jakim stało się urodzenie Maliny, bo jeszcze taka sprawa chodzi mi po głowie, czyli to, że dziecko uczy ogromnej pokory, że właściwie pokazuje nam, że przez cały czas swojego wzrostu, zmiany fizycznej, psychicznej, zdobywania umiejętności, że jest zupełnie inaczej niż my sobie wymyślimy, jeżeli chodzi o dziecko. Że my sobie projektujemy różne na nie swoje pomysły, chociaż czasami się tego nie chcemy publicznie przyznać, ale gdzieś to mamy wewnątrz wpisane, a ono jest tak zupełnie odrębną istotą i tak zupełnie nie spełnia naszych oczekiwań i tak nam pokazuje, że potrafi pokazać, że jest w ogóle inaczej niż myślimy. I to jest, uważam, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie w rodzicielstwie. Tak, to jest, ja się z tobą 100% zgadzam i aż mnie dziwi, że to mówisz, bo niedawno to komuś tłumaczyłam, że do mnie to dotarło stosunkowo późno, bo ja byłam po prostu młoda, kiedy urodziłam Malinę i do mnie to bardzo długo docierało, ale kiedy do mnie dotarło, to był punkt zwrotny. Właśnie to odkrycie, że ja deklaruję oczywiście, że właśnie w sferze deklaracji cały czas mówię, że jakby jesteś tym, kim chcesz, będziesz tym, kim chcesz. Ja nie mam nic do tego, bądź sobie taka, jak chcesz. Tymczasem mam cały w ogóle bardzo sztywny zestaw oczekiwań i jakichś moich wyobrażeń, jak powinno być. I to odkrycie było dla mnie tak szokujące. Tak trudne. Tak trudne i z tego względu, że bo zawsze są trudne te momenty, kiedy widzimy, że mamy w sobie rzeczy, których się nie spodziewaliśmy, rzeczy niewygodne, które nam się nie podobają, a mimo to powodują nami i zmuszają nas do pewnych rzeczy i to jest takie w ogóle wrażenie, że wydaje ci się, że się znasz i że wiesz, kim jesteś, tymczasem cała jesteś jakichś poskładana z rzeczy, o których nie masz pojęcia. I zawsze konfrontacja z nimi jest takim w ogóle taką lekcją. No i rzeczywiście poczucie, jakby to jest jakiś ten moment, kiedy to odkrywasz, jest jakimś takim rzeczywistym momentem, kiedy dziecko od ciebie trochę odchodzi. To znaczy oczywiście nie w sensie dosłownym, ale kiedy odkrywasz jego odrębność i że ono ma jakiś taki stuprocentowo własny los i że ty możesz mu próbować je ozłocić i na wszelkie możliwe sposoby i materialnie, i swoimi radami wiekopomnymi, to że ono ma swoje po prostu życie do przeżycia i straszna w tym odkryciu jest też nagła taka samotność, że no bo jest w tym jakiś rodzaj, no utraty. Utraty, że zostajesz opuszczona przez to dziecko, które jest wolne w swojej odrębności i w swojej jednostkowości i w swojej takiej niezależności od ciebie. A jeszcze punkt zwrotny. Mówiliśmy o macierzyństwie, a jeszcze jak myślisz, patrzysz wstecz, może dalszą, może całkiem bliską przeszłość, to co sobie myślisz? Myślę sobie, nie wiem, będę szła banalną ścieżką pracy zawodowej. Myślę sobie, że punktem zwrotnym było na pewno dla mnie, jak pierwszy raz pojechałam do Nowego Jorku. Jest to taki dość lekki i przyjemny punkt zwrotny porównując do poprzednich, o których mówiłyśmy, bo właściwie było to rozszerzenie świadomości takie typowo zmysłowo, jakby to nazwać,
po prostu nagle zobaczyłam inny świat, ale też taki świat zupełnie inny, ale też taki, który znałam z telewizora i którego czułam się przez to częścią. Jest to z pewnością, co mówię, niezbyt ciekawe, ale myślę, że to było dla mnie coś, jakiś taki moment, kiedy ogarnęła mnie ochota na życie i na eksplorację świata. Przekraczając wtedy ocean po raz pierwszy, świat zawirował. Po prostu zaczęła się moja ścieżka globtroterki, zwariowanej globtroterki. Tak zacytuję, między nami dobrze jest. A ja chciałam, wiesz, powiedzieć, że to jest ciekawe, bo w takim sensie, że ludzie jak jadą gdzieś na wschód, prawda? Gdzieś jakieś Indie, jakieś Japonia, jakaś zupełnie inna taka cywilizacja od naszej, odrębna, Kambodża. A ty jedziesz do tego takiego wielkiego, przerośniętego, tłumnego, bogatego Nowego Jorku, prawda? Do tego później wracasz. I że tam jest takie zderzenie się z tym, co właściwie mamy tutaj, tylko na większą skalę, pod naszą szerokością geograficzną. No zwłaszcza, że w międzyczasie, że to naprawdę było 15 lat temu i mam wrażenie, że to nawet te 15 lat już ten Nowy Jork zmieniły w miejsce kompletnie niewytrzymywalne i że... I on już absolutnie tak na mnie nie działa, ale wtedy to było... Rzeczywiście, to jest ciekawe, co mówisz, że moje jakieś takie życiowe objawienie nadeszło z dość paradoksalnej strony, ale też muszę powiedzieć, że ja z mojej młodości wyniosłam jakiś taki głęboki smutek i jakieś takie nastawienie do życia bardzo, bardzo... wynika to pewnie z jakichś takich środowisk takich kontestujących, w których dorosłam. Miałam nastawienie do życia bardzo ponure i bardzo takie... Byłam bardzo w kontrze do wszelkich przejawów radości życia i hedonizmu i konsumpcjonizmu. I tam nagle po prostu przyjechałam i na śniadanie były ciastka, na obiad były batony, na kolację były frytki. I nagle dla mnie to była taka ekstaza, że po prostu taka jakaś... Że w ogóle, że z życia można się cieszyć. Ówcześnie w Instytucie Polskim, który mnie zaprosił, pracowała moja koleżanka Agata Grenda i ona jakoś, ona tak wspaniale żyła, ona była taką królową życia i po prostu zaprosiła mnie do swojego królestwa życia, żebym razem z nią cieszyła się z tych wszystkich, po prostu z tych wrzaskliwych ulic i z tych trąbiących na siebie samochodów i z tych i po prostu z deszczu frytek i churrosów i innych M&M'sów, który leciał z nieba, że no jakoś to bardzo dobrze wspominam i myślę, że wtedy dla mnie to był taki pierwszy epizod, że życie może być fajne. A też później epizod życie jest fajne zaczęły się powtarzać częściej? Myślę, że moje życie nie... Myślę, że ja generalnie nie miałam jakoś dużej umiejętności żywienia szczęścia. Ale że coraz lepiej mi to idzie. Ale dopiero jak jestem już prawie 40-latką, ryczącą 40-tką, to może niezbyt ryczącą 40-tką, to dopiero jakoś to jest dla mnie jakiś punkt zwrotny w tej chwili, że bardzo, bardzo czując absolutną kruchość naszego świata, staram się naprawdę cieszyć tym, czym da się cieszyć, bo mam jakieś takie poczucie naprawdę schyłkowości, że wydaje mi się, że pandemia mogła być dla mnie na przykład dość to nieoryginalne, ale że pandemia mogła być dla mnie punktem zwrotnym. Bo świat stanął i ty musiałaś stanąć razem z tym światem i nie mieliśmy na to wpływu żadnego, my ludzie.
że wszyscy staliśmy się równi wobec sytuacji takiego zamrożenia, zamknięcia, że potraciliśmy jakieś spotkania, że przestaliśmy jeździć, że przestaliśmy się spotykać, podawać sobie rękę i tak dalej, że tutaj jest pewien taki, był moment, krótki moim zdaniem, ale moment pewnej takiej autentycznej wspólnoty. Wszystko, co mówisz, tak, ale wydaje mi się, że to jeszcze u mnie trafiło na inny grunt, że ja już wcześniej miałam poczucie, długo nie można tak żyć. To znaczy, że świat, w którym żyjemy, jest naprawdę okropny i jest w ruinie. Tylko dlaczego on ciągle jakby... Ten priorytet zarabiania, tłoczenia pieniędzy jest tak silny, że on ciągle po prostu resztkami sił rzęzi, ale tłoczy te pieniądze, tłoczy. I coś mi się nie zgadzało, że po prostu żyjemy w poczuciu, że to jest schyłek, ale nie, w sumie mija dzień za dniem i wszystko jest tak samo, jak było. I ta pandemia moim zdaniem była czymś takim, co pokazało, że ten świat się naprawdę sypie. To znaczy, że on jest tak łupieszczy, tak grabieszczy, tak zły, że zaczynamy wszyscy po prostu, że nasze życia zaczynają wywracać się do góry nogami i że nadchodzi nagle dzień, kiedy wydarza się coś takiego, tak mocnego, że pieniądz nie ma, że pieniądz musi się po prostu wycofać. I to jest, moim zdaniem, to jest bardzo, bardzo zwrotne, bardzo, bardzo znamienne i dla mnie to na pewno spowodowało największe przewartościowanie. To znaczy mam mało czasu, po prostu może nie wydarzyć się już nic ekstra, po prostu trzeba ćpać szczęście z tego wszystkiego, co jest dostępne. Czyli z bycia z bliskimi, z jedzenia, z seksu, z wina, z czegokolwiek, co się po prostu przydarza. Wiesz, wyprzedziłaś moje pytanie, bo chciałam się zapytać o to właśnie, co ci daje przyjemność dzisiaj, ale chyba właściwie odpowiedziałaś na to pytanie teraz. No wiesz, to wymieniłam takie najprostsze rzeczy, z których można po prostu ją czerpać, ale myślę sobie, że to nie obejmuje takiej przyjemności, takiego spełnienia twórczego. I to jest dla mnie jakby najwyższy poziom rozkoszy, który mogę osiągnąć, no to przez twórczość. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Muzyka Lilo Sound, Running Backwards, Film Music IO. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Współpraca audioteka.pl. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast.